Włożyli szczeniaki do wiadra z wodą, podtopili je i wynieśli na śnieg, żeby zamarzły. Policja zatrzymała małżeństwo z Czarnego Boru, które zabiło 5 szczeniąt. Sprawcy bestialskiego mordu to 50-latek i jego 42-letnia żona, mieszkańcy Czarnego Boru. Odpowiedzą za uśmiercenie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Najpierw małżeństwo podtopiło zwierzęta, a później zostawiło je na śniegu na mrozie. Oboje w momencie zatrzymania byli pijani, alkomat pokazał ponad 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci odebrali suczkę właścicielom i przekazali fundacji dla zwierząt. Zatrzymani mieszkańcy Czarnego Boru staną teraz przed sądem. Grozi im do 5 lat więzienia i zakaz posiadania zwierząt.